Koszykówka jest naszym lokalnym sportem. Pulfarm Expro Basket Kutno rozpoczyna niedługo sezon, a w hali sportowej szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie odbył się ogólnopolski turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kutno. W spotkaniu zmierzyło się 6 drużyn kadetek rocznika 2002 i młodszych. Zawodniczki walczyły zaciekle. O zwycięstwie końcowym wyniku niektórych meczy decydowały punkty lub dwa. Miejsca na podium Siermax Cup 2017 następująco zajęli. Trzecie miejsce UKS Basket z Gorzelec. Drugie miejsce KKS Pro Basket Siermax Kutno. Zwycięzcą całego turnieju został zespół PTK Szok Pabianice. Nagrodzono również najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach. Najlepszą zawodniczką w KKS Pro Basket Siermax Kutno została Kinga Stasinowska. A MVP turnieju, czyli najbardziej wartościową zawodniczką całych rozgrywek, została Natalia Janicka z PTK Szok Pabianice. Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na zmagania naszego głównego zespołu Polpharmex Pro Basket Kutno.